I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars. Witam cię w pięknym nowym dniu. Mamy sobotę słoneczną, jest wspaniale. Wybraliśmy się z Milenką i z psem na spacer, idziemy na 2 godziny, może zrobimy jakąś górę. No i trochę słońca chwycimy. I o to chodzi. Dzisiaj mamy 2 minimalistyczne sprzęty, które ze sobą rywalizują. To cudo i to. Jedno będzie robiło relapsy, drugie będzie robiło akcje. Jedyny zagwozdka jest taka, że pocket za każdym razem będę chował do pocketu. And we don't need to do the things we don't want to do. Teraz parę słów na temat użytkowania tego Osmo Pocket. Bardzo fajne urządzonko, które pożyczyłem od Łukasza Molo na właściwie nie na niecały tydzień, bo na jakieś 4-5 dni. I co w nim zauważam? Funkcjonalność użytkowania na co dzień. Jeżeli masz GoPro, wyciągasz z kieszeni i od razu jest gotowe. Tu jest puzderko, ja mam te rękawiczki w miarę cienkie, ale teraz zobaczcie, mam psa. I tak, pies mnie dosyć szarpie. Tu jest taki ciekawy dongle, którego pewnie zgubię za jeden dzień. I teraz to puzderko muszę sobie zapiąć i schować. I dopiero włączymy. Sam setup jest szybszy niż wyciąganie. Kalibruje się gimbal. I już po jakichś 3-4 sekundach. Tak. Inicjalizuje. Trwa inicjalizacja. W tej chwili mam chyba timelapse, muszę przestawić tryb na wideo. Czyli jakieś 10 sekund jest ok, widać, że działa. Wyświetlacz jest bardzo mały tego urządzonka i naprawdę jest mi ciężko tak z odległości 30-40 cm dostrzec, co jest grane. Tak poza tym jest ok. I teraz zrobimy tryb selfie. Raz, dwa albo raz, dwa, trzy. Chyba raz, dwa, trzy. Tak, w tej chwili przeszedłem na tryb selfie. I widać wyraźnie, jak to wygląda. Pole widzenia jest dużo mniejsze niż w GoPro, ale siebie widzę. Ten wizjerek jest na tyle fajny, że można siebie zobaczyć. Leon, chodź, pójdziemy w tą stronę. Leo, chodź. Chodź, dziecko kochane. Tu idziemy do Milenki, chodź. I teraz, uważajcie, kończę ten wątek, prawda? Skończyłem nagranie i co ja mam z nim zrobić teraz? Mam tu psa, mam Milenę. Czy ja to mam włożyć tak do kieszeni, jak jest? Teraz wyłączę to. I ułożyło mi się do puzderka. Czyli tak, jedną ręką tu, brakuje mi w tej chwili jednej ręki. Pies mnie szarpie. Biorę puzderko. I teraz rodzi się jedno pytanie. Zobaczcie, jeżeli mi to nie upadnie, to będzie święto. Ile razy jestem w stanie taką akcję przeprowadzić? Wyciągnąć, nagrać i schować.
teraz jest w trybie wideo, dobra? Jak teraz nagrać Milkę? Cholera. Teraz chyba. Co? Teraz, jedziesz. Dawaj, Mila. Poczekaj. Ok? I. Wiesz co, nie wiem czemu tak jest, ale jednak dużo bardziej wolę GoPro. Jest mi tak naturalnie nagrywać sceny i dużo łatwiej jest mi nagrywać, wiesz? Jednak ten gimbal, on mnie wyprowadza trochę z wyczucia. Nie mam takiego wyczucia. Poza tym nie mogę nim sterować góra-dół. Dawaj, Leon. No i przełączanie pomiędzy trybami to też jest magia, bo nie widać tego aż bardzo. Delikatnie, żeby Łukaszowi tego nie zniszczyć. Cuda. Ciach, ciach. I do kieszeni. Bomba. Idziemy, wracamy już, dobrze? Tak? No dobry pies. Nie płakusia, wszystko gra. Płaczesz, moja Milenka kochana, płacze. Chodź, zobaczymy, co tam się dzieje w trafo. Tak, oczywiście. Moje misiaczki kochane. Fajny. Fajny spacer. Co? Chyba zamarzła, co? Nie będzie picia. A co, zobaczymy, czy mają czynne. I czynne jest. Wiesz, pokażesz też drugi raz. Pojedziemy do domu i zjemy pizzę, ok? Inne pomysły? Na obiad z psem? Postaniec? Patrz. Widać, tam lubi się do osia. Ja też. Chodź, jedziemy. No dobrze, słuchaj, podsumowując dzisiejsze nagrania i dzisiejszy spacer, spędziliśmy dzisiaj 2 godziny, nie zjemy obiadu, bo jest zamknięte, ale jakie są wnioski sprzętowe? Osmo Pocket jest dla mnie za małe, zdecydowanie. Niestety zbyt delikatne i zbyt mało funkcjonalne. Kamera do vlogu codziennego, gdzie wyciągasz tą kamerę 50 razy, wykorzystujesz może z 20 nagrań z tych 50, ma być taka, słuchaj, żeby ona była prosta jak w obsłudze, jak konstrukcja młotka, czyli wyciągam, naciskam jeden klawisz i wszystko się dzieje. A tutaj zanim z tego puzderka wyciągnę coś, to trwa mniej więcej 2 minuty i ta chwila mi umyka i już nie jest to samo. Zanim nagram, to te sceny już nie są tak spontaniczne, dlatego a numer 1 Canon na dzisiaj, a numer 2 Hero. Ale jeszcze zrobimy testy porównawcze, może jutro się wybierzemy z Mileną i zrobię testy, takie 2 kamery. Jutro są moje urodziny. Jutro są Mili urodziny i zrobimy testy, 2 kamery obok siebie.